Witam po przerwie. Mam nadzieję, że nie było żadnych problemów z testem. I aby nie przedłużać, od razu przejdziemy sobie do pierwszej prezentacji. Proszę Państwa, tak jak na wstępie powiedziałem, zaczniemy sobie dzisiaj nowy dział. Dział, który będzie porządkował sprawy związane z danymi geograficznymi. Zahaczymy o modele danych w systemach GIS, także o rodzaje, formaty składowania, najczęściej, najbardziej popularne formaty składowania tych danych geograficznych i tym podobne zagadnienia. Proszę Państwa, dane geograficzne. Otóż, proszę Państwa, jeśli mówimy o świecie geograficznym, no to obiektów geograficznych to musimy jakoś na mapach, w systemach geograficznych tworzyć te obiekty geograficzne. I tutaj mamy do czynienia z dwoma modelami danych, które najczęściej się spotyka w tych systemach geograficznych, niezależnie od tego, z jakim oprogramowaniem mamy do czynienia, czy to jest ArcGIS firmy Estri, czy Idrisi, czy Illuis, Geomedia, czy jeszcze jakieś inne oprogramowanie, to we wszystkich tych programach właściwie mówimy o dwóch podstawowych modelach danych geograficznych. To jest model wektorowy i model rastrowy. Coś już o modelu wektorowym wyrywkowo było. Na pewno niektóre informacje będą Państwu znajome. No ale powiedzmy, że tutaj je jakoś uporządkujemy i podamy w jednym zwartym miejscu to, co potrzeba na ich temat. Ale zanim do tego przejdziemy, no to powiedzmy, przeczytajmy może definicję, cóż to są te modele danych. Modele danych określają w zrozumiałym dla komputera formacie, w jaki sposób przechowywane są abstrakcyjne obiekty świata rzeczywistego, na przykład, no nie wiem, drogi, mosty, kapliczki, szlaki turystyczne, lasy, etc. Czyli tak, my mamy jakieś obiekty geograficzne w świecie rzeczywistym i w jaki sposób chcemy je przedstawić na mapach. No i ten sposób, w jaki to zrobimy, nazywamy po prostu modelem danych geograficznych. Proszę Państwa, i zacznijmy krótko na temat modelu wektorowego. To jest właśnie ta część, która Państwu będzie najbardziej bliska, ponieważ z danymi wektorowymi mieliśmy już do czynienia kilkukrotnie, wykonując różnorodne ćwiczenia w ramach tego przedmiotu. Proszę Państwa, no, model wektorowy ogólnie jest stworzony na takim założeniu, że obiekty świata rzeczywistego, obiekty geograficzne jesteśmy w stanie przedstawić jako zbiór pojedynczych obiektów. Czyli mogą to być drzewa, mosty, kapliczki, kościoły, budynki, łąki, jeziora, rzeki, potoki, etc. Czyli my sobie redukujemy ten obraz świata rzeczywistego do zbioru różnorodnych obiektów, różnych typów. No i do odwzorowania tych obiektów będziemy wykorzystywać trzy rodzaje geometrii. Tak? Są to punkty, linie bądź poligony. Każdy z tych obiektów, czy to są punkty, czy linie, czy poligony, odwzorowujemy na mapach poprzez punkty, które są albo połączone, albo są osobno. No i te punkty mogą tworzyć linie, a linie mogą tworzyć poligony. Jeśli pierwszy punkt takiej linii łączy się z ostatnim punktem i jest dokładnie, ma takie same współrzędne, no to mówimy o obiektach zamkniętych, czyli wielobokach, albo w terminologii GIS właśnie mówimy o poligonach.
I nie jest to właściwie, tutaj nie mamy na razie nic nowego. Również nie jest jakby zaskoczeniem to, że każdy obiekt geograficzny przedstawiony w modelu wektorowym ma swoją reprezentację w bazie danych, czyli ma jakiś rekord w jakiejś tabeli atrybutowej, który służy do tego, aby opisać właściwości tych obiektów przestrzennych. Tak? Mamy tutaj województwo łódzkie, które jest dolinkowane do rekordu o identyfikatorze 604. No i mamy tutaj jakiś szereg różnych atrybutów, które opisują to województwo. A teraz coś o modelu rastrowym. Tutaj sytuacja jest zupełnie inna. Zapewne, proszę Państwa, wszyscy korzystając z komputerów, mieliśmy taki moment, że oglądając zdjęcia, fotografie cyfrowe, powiększyliśmy w oprogramowaniu, przeglądarce plików graficznych, na powiększyliśmy ten obraz, że zobaczyliśmy matrycę pojedynczych pikseli, pojedynczych punktów, najmniejszych punktów obrazu. No i widzieliśmy, że każdy z tych pikseli charakteryzował się inną wartością luminancji, inny kolor miał, prawda? Inny odcień. No i rastry, obrazy, zdjęcia, fotografie też są obrazami rastrowymi, więc tutaj jest pewna analogia. Rastry to są po prostu takie struktury w kształcie sieci, które są podzielone na rzędy i kolumny. I te rzędy i kolumny tworzą po prostu najmniejsze punkty obrazu, nazywane pikselami. To Państwo, tworząc obrazy rastrowe w systemach GIS, decydujecie, jak wielkie są te, jakie mają rozmiary te piksele. Przyjęło się, że one mają zawsze kształt kwadratów, ale nie jest to jakby obowiązek. I odwzorowując jakieś obiekty geograficzne, to właśnie Państwo, zwłaszcza modelując dane geograficzne, będziecie decydować o tym, jak wielki powinien być ten raster, ta siatka, czyli ten piksel. Aby przybliżyć tą wielkość piksela, są odpowiednie wzory, można też korzystać z intuicji albo z doświadczeń innych badaczy. No bardzo często to wszystko oczywiście zależy od skali opracowania, od konkretnego zagadnienia, od konkretnego projektu. W niektórych projektach o skali, powiedzmy, globalnej czy regionalnej, te piksele mogą być bardzo duże, rzędu na przykład dziesiątek kilometrów, a w jakichś skalach przeglądowych, czy na przykład takich, no, 1 do 10 tysięcy, 1 do 5 tysięcy, no to mogą być to te piksele rzędu setek metrów, na przykład 100 metrów, albo 30 metrów, albo 50 metrów. Na przykład dla zdjęć satelitarnych bardzo często to jest właśnie wielkość około 30 na 30 metrów, 20 na 20 metrów i tak dalej. Więc my decydujemy, o ile oczywiście nie kupujemy jakiegoś rastra, na przykład zdjęcia satelitarnego czy zdjęcia lotniczego, to my decydujemy przy modelowaniach, jaka jest wielkość tego piksela. No i teraz proszę zwrócić uwagę, tutaj dosyć dobrze oddaje to ten rysuneczek, który jest z lewej strony slajdu, że każdy piksel, on zawiera pewną uśrednioną informację na temat jakiegoś wycinka przestrzeni. I to nie jest punkt, tylko to jest przestrzeń, to jest, piksele mają swoje powierzchnie. Więc można powiedzieć, że model rastrowy jest pewnego rodzaju uproszczeniem, ponieważ jeśli tutaj mamy numeryczny model terenu, a na przykład ten najbliższy nam piksel ma 30,6 metra, no to wiadomo, że widać wyraźnie, że na pewno w całym tym fragmencie przestrzeni obejmowanym przez ten piksel na pewno nie jest płasko, na pewno nie wszędzie tam jest 30,6 metra, tylko jest to pewna
estymacja, jest to po prostu jakieś uśrednienie. Jakie, czy to jest średnia arytmetyczna, mediana, czy jeszcze jakieś inne obliczenie. Tutaj nie wchodzimy w te zagadnienia, aczkolwiek można oczywiście to w różny sposób liczyć. Chodzi mi tylko o to, że to jest właśnie pewnego rodzaju uproszczenie w stosunku do modelu wektorowego albo do świata rzeczywistego nawet. Proszę Państwa, na poprzednim slajdzie mieliśmy taką sytuację, w której odwzorowywaliśmy, może jeszcze na chwilę pokażę ten poprzedni slajd, odwzorowywaliśmy zmienną zregionalizowaną ciągłą. Co to oznacza? To zmienne zregionalizowane ciągłe to są zmienne, które zmieniają się w sposób ciągły w przestrzeni. No i tutaj mamy taki przykładem takiej zmiennej zregionalizowanej jest wysokość bezwzględna nad poziomem morza, prawda? Ona się zmienia w sposób ciągły w przestrzeni. Ale modeli rastrowych używamy bardzo często również do obrazowania takich sytuacji, w której odwzorowujemy zmienne zregionalizowane skokowe, albo inaczej mówiąc dyskretne. I cóż to są za zmienne i o co tutaj w ogóle chodzi? Zobaczmy, z lewej strony mamy mapkę w modelu wektorowym, która przedstawia zagospodarowanie terenu i mamy trzy kategorie: las, łąkę i obszar zabudowany. I z prawej strony z kolei mamy obraz rastrowy, który za pomocą właściwego sobie modelu rastrowego odwzorowuje dokładnie tą samą sytuację. No widać wyraźnie, że łąka ma tutaj atrybut 1, czyli wszystkie piksele, które mają wartość 1, którym przypisano wartość 1, oznaczają łąkę. Wszystkie piksele, które mają wartość 2, oznaczają obszary zabudowane, natomiast wszystkie, których wartość jest równa 3, oznaczają lasy. Więc widzimy tutaj podświadomie, że mamy do czynienia ze zmienną zregionalizowaną dyskretną, czyli taką, która się zmienia skokowo. Jesteśmy na granicy pomiędzy lasem i łąką i 1 mm w jedną stronę albo 1 mm w drugą stronę i mamy już zupełnie inną wartość zmiennej. Tak? Później ta zmienna już jest nieco dalej, jest ciągle taka sama. Czyli mamy zmienną, która się zmienia skokowo albo inaczej mówiąc właśnie dyskretnie. No i widać wyraźnie, że tego typu zmienne jak najbardziej jesteśmy w stanie realizować za pomocą modelu rastrowego również. Co wyróżnia tą sytuację z poprzedniego slajdu i tą? No więc na poprzednim slajdzie wartości pikseli były wyrażone liczbami zmiennoprzecinkowymi. Miały po prostu jakiś znak po przecinku, jakąś wartość po przecinku. Natomiast tutaj mamy do czynienia z liczbami całkowitymi, więc na pierwszy rzut oka zawsze jesteśmy w stanie w ten sposób odróżnić te dwie różne sytuacje w modelach rastrowych za pomocą no to takiej prostej percepcji, jakie wartości pikseli z jakimi wartościami mamy do czynienia. Proszę Państwa, tutaj pokazuję taki slajd, który w środkowej kolumnie pokazuje jakieś obiekty świata rzeczywistego. Z lewej strony te same obiekty są odwzorowane za pomocą modelu rastrowego, a z kolei w skrajnie prawej kolumnie mamy te same obiekty świata rzeczywistego odwzorowane za pomocą modelu wektorowego. I możemy sobie dokonać takiego porównania, w jaki sposób właśnie te poszczególne rodzaje obiektów są obrazowane na mapach w jednym i w drugim modelu. Zacznijmy sobie od zwykłych obiektów punktowych. Tutaj mamy jakąś siedzibę, jakiś hotel, no ale możemy sobie powiedzieć, że ogólnie rzecz biorąc, że to są budynki. I widać wyraźnie, że w modelu rastrowym takim budynkom będą odpowiadały pojedyncze piksele. Tak? A z kolei w modelu wektorowym będą to punkty. Z kolei jakieś linie kolejek górskich, kolejek narciarskich,
W modelu rastrowym to będą grupy pikseli, które się będą ze sobą stykać albo bokami, albo krawędziami, narożami. Z kolei w modelu wektorowym będzie to po prostu jakaś linia, tak? Jakieś linie łączące punkty. Jeśli chodzi o obiekty powierzchniowe, takie jak w kolejnym przypadku jakieś obszary leśne, w modelu rastrowym to są po prostu grupy pikseli, które stanowią jakąś zwartą przestrzeń. Z kolei w modelu wektorowym są to klasyczne poligony. W kolejnym jeszcze mamy no taką w kolejnym przykładzie sieć. No możemy to uprościć do linii, prawda? Tak, to jest mniej więcej taki przykład jak ten drugi w drugim wierszu. No ale widać wyraźnie, że znowu to są grupy pikseli stykające się albo bokami, albo narożami. No tu akurat naroża nie ma, ale to jest dokładnie taka sama sytuacja. Z kolei w modelu wektorowym widzimy, że to są po prostu linie, które się łączą węzłami w różnych miejscach. I na końcu mamy taką sytuację, w której mamy pokazane jakąś powierzchnię, tak? Jakieś powierzchnię nachyloną w jakimś kierunku, która ma symbolizować numeryczny model terenu czy powierzchnię Ziemi. I w modelu rastrowym widać, że to są grupy pikseli o określonej wartości. I ta wartość pikseli będzie nam mówiła o pewnej średniej wysokości w tej właśnie fragmencie przestrzeni, którą opisuje dany piksel. Z kolei w modelu wektorowym widzimy klasyczne izolinie, które pokazują, jak zmienia się ta wysokość w przestrzeni. Więc mamy tutaj dwa modele danych geograficznych i widzimy, jak w jednym przypadku i w drugim przypadku, w jaki sposób odwzorowywane są te obiekty świata rzeczywistego. No więc, proszę Państwa, skoro już widzimy, jak one zostały odwzorowane, no to możemy sobie zadać pytanie w takim układzie, którego modelu używać, który model jest lepszy, bardziej przydatny do obrazowania różnych danych geograficznych w różnych sytuacjach. No i tutaj jeszcze mamy taki rysunek, który pokazuje jakiś budynek, zdjęcie lotnicze, obiekt świata rzeczywistego i ten sam budynek wraz z drogą, który został oddany najpierw w modelu wektorowym, a następnie w modelu rastrowym. I co możemy powiedzieć? No, budynek jest klasycznym obiektem reprezentowanym przez zmienną zregionalizowaną skokową. Tak? Mamy ścianę budynku, po jednej stronie jest budynek, po drugiej stronie no nie ma budynku, jest trawnik, ulica, no cokolwiek innego, prawda? Więc jest to obiekt, który możemy reprezentować właśnie zmienną zregionalizowaną skokową. I widać wyraźnie, że zmienne zregionalizowane skokowe najlepiej oddawane są w modelu wektorowym. Dlaczego najlepiej? Ponieważ najdokładniej jesteśmy w stanie oddać te granice pomiędzy zmiennymi zregionalizowanymi. Tak? Mamy drogę, oś drogi, prawda? No to już nie wdajemy się w to, jaka jest jej grubość, prawda, tej linii, tylko mamy przebieg tej drogi, na lewo i prawo drogi nie ma, prawda? Mamy budynek, granice tego budynku, poza tymi granicami na zewnątrz tego budynku nie ma. Więc możemy powiedzieć, że w modelu wektorowym obiekty świata rzeczywistego, które są przedstawiane właśnie za pomocą modelu wektorowego, są oddane bardzo dokładnie. Czy to oznacza, że w modelu rastrowym nie możemy oddawać? Jak najbardziej możemy tak samo oddawać te obiekty reprezentowane zmiennymi, zregionalizowanymi, skokowymi, dyskretnymi i widać tutaj wyraźnie, że można to robić. Natomiast nigdy to nie będzie aż tak dokładne jak w przypadku modelu wektorowego. Budynek w modelu rastrowym będzie reprezentowany przez grupę komórek
powiązanych ze sobą o tej samej wartości pewnego atrybutu. Oczywiście reprezentowanie danych dyskretnych w modelu rastrowym wymaga, to jest ważne, mniej miejsca niż przechowywanie w modelu wektorowym. Więc możemy mówić tak, że co prawda model wektorowy jest lepszy do przedstawiania obiektów, które opisujemy za pomocą zmiennych zregionalizowanych skokowych, natomiast na pewno będzie zawierał więcej miejsca w geobazach niż odpowiadający mu model rastrowy. Z kolei model rastrowy nie będzie aż tak dokładny jak model wektorowy, więc to jest kwestia jakiegoś kompromisu i tego, na czym nam bardziej zależy. W praktyce przyjęło się, że obiekty, które opisujemy za pomocą zmiennych skokowych, zregionalizowanych skokowych, raczej oddaje się w modelu wektorowym. Czyli ten argument wielkości czy zajętości miejsca nie jest tutaj aż tak bardzo istotny. Proszę Państwa, a co ze zmiennymi, zregionalizowanymi ciągłymi, czyli takimi, które się zmieniają w przestrzeni w sposób ciągły? Prawda? Mamy tutaj jakąś wyraźną, zmienną, zregionalizowaną ciągłą. Za pomocą odcienia koloru jesteśmy w stanie podać wartość piksela i widzimy, że ona się zmienia, przechodzi tonalnie od tych barw bardzo takich intensywnie czerwonych, brązowych nawet, do intensywnie granatowych. Nie wiem dokładnie, jakie zjawisko jest tutaj zobrazowane, czy to jest numeryczny model terenu, czy jeszcze jakaś inna zmienna, zregionalizowana, ale możemy powiedzieć tyle, że zmienne, zregionalizowane, ciągłe najlepiej są obrazowane za pomocą modelu rastrowego, w modelu rastrowym. Miejmy jednak tego świadomość, że tutaj no wszystko też zależy od tego, jaka jest wielkość tego piksela. O tym już wcześniej wspominałem, czyli im mniejszy będzie ten piksel, tym model będzie dokładniejszy. Z kolei im mniejszy będzie piksel, więc cały obraz będzie zawierał więcej pikseli, czyli będzie tym samym większy w sensie objętości, zajętości miejsca. Więc znowu tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju kompromisem, o którym musimy pamiętać. Na koniec chciałbym powiedzieć, proszę Państwa, że w trakcie różnorodnych analiz GIS, zwłaszcza takich, które wykorzystują modelowania, tak to ogólnie powiedzmy, nie używajmy słów, których na razie nie wprowadziliśmy do naszego wykładu, na przykład no, geoprzetwarzania czy jeszcze jakichś innych, modelowania, czyli po prostu różne operacje analityczne, które mają przedstawić, no to w tym przypadku mamy do czynienia z mapą zmienności topoklimatycznej rejonu Ojcowskiego Parku Narodowego. To jest mapa mojego autorstwa i widać wyraźnie, że mamy tutaj kilkanaście, czy do około 20 kilku typów klimatów. To była duża analiza, ponad 100 różnego rodzaju operacji na różnych danych przestrzennych i proszę Państwa, no możemy powiedzieć, że właśnie w tego typu analizach, skomplikowanych najczęściej dosyć, chociaż niekoniecznie, bywają też prostsze, właśnie do zobrazowania zmiennych zregionalizowanych skokowych, jakim są topoklimaty, czyli klimaty bardzo małych miejsc, używamy właśnie modelu rastrowego. Jest to mapa przedstawiona w modelu rastrowym. Jest to takie właśnie typowe rozwiązanie. Proszę Państwa, dane w modelu wektorowym. Oczywiście podstawą jednostką modelu danych wektorowych jest obiekt. No i teraz możemy powiedzieć tak, że byłoby no, dziwne, gdybyśmy wszystkie obiekty składowali wymieszane ze sobą
w bazach danych, no tak jak je po prostu tworzymy, czy tak jak są tworzone przez różnego rodzaju instytucje. Więc byłby dzięki temu bałagan, potoki mieszałyby się z kościołami, kościoły ze szlakami turystycznymi, czy potokami itd., itd. Więc potrzeba było pewnego rodzaju organizacji tych danych geograficznych w modelu wektorowym. I tym odpowiedzią na organizację tych danych w modelu wektorowym jest klasa obiektów. Klasa obiektów z angielskiego feature class. I możemy sobie powiedzieć, że cóż to jest ta klasa obiektów? Klasa obiektów jest zbiorem obiektów jednego rodzaju, czyli jeśli gromadzimy kościoły, to są to tylko kościoły, jeśli są to ulice, drogi, to są to tylko drogi. Jeśli są to, nie wiem, cieki powierzchniowe, to będą to tylko cieki powierzchniowe i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, wszystkie te obiekty muszą być przedstawione za pomocą jednego typu geometrii. Czyli jeśli gromadzimy w jednej klasie wszystkie jakieś tam obiekty, to wszystkie są albo punktami, albo liniami, albo poligonami. Nie ma wymieszania rodzajów geometrii w obrębie jednej klasy obiektów. Każdy z obiektów, który jest zapisany w danej klasie, jest opisany za pomocą tych samych atrybutów. Czy to oznacza, że każdemu obiektowi w każdym rekordzie musimy dokładnie przypisać jakąś wartość atrybutu? Nie. My możemy po prostu no, w dowolny sposób jakby sterować tym. Możemy sobie no, na przykład część atrybutów pozostawić wartości puste, jeśli na przykład nie mamy informacji na temat tego, na temat odpowiednich właściwości danych obiektów. Ale wszystkie obiekty mają te same atrybuty i możemy wszystkie obiekty opisać za pomocą jednego zestawu atrybutów. I to jest prawie wszystko. I na koniec możemy powiedzieć tak, że jeszcze jest jeden warunek tworzenia czy organizacji danych w klasy obiektów. Otóż obiekty jednego typu opisane jednym rodzajem atrybutu i zawierających jeden typ geometrii muszą występować w jednej przestrzeni geograficznej. Cóż to oznacza w jednej przestrzeni geograficznej? Ano, oznacza to tyle, że jeśli gromadzimy obiekty, na przykład w celu zobrazowania ich na mapie, no to te obiekty powinny dotyczyć jakiejś wycinka przestrzeni geograficznej, jakiegoś konkretnego wycinka, tak? Jeśli robimy mapę Ojcowskiego Parku Narodowego, no to klasa obiektów powinna obejmować tylko obiekty z tego obszaru badań, czyli z rejonu Ojcowskiego Parku Narodowego, ewentualnie fragmentów jego otuliny. Natomiast no, niespecjalnie nas interesują rzeki, potoki, kapliczki, szlaki i jeszcze inne obiekty tego samego typu, ale na przykład, nie wiem, z Katowic, Beskidu Śląskiego czy Nowego Jorku, prawda? Czyli możemy powiedzieć, że są cztery takie cechy, które charakteryzują każdą klasę obiektów. Jeszcze raz powtórzymy, to są obiekty tego samego typu, zobrazowane za pomocą jednego typu geometrii, opisane za pomocą tych samych atrybutów i występujące w jednej przestrzeni geograficznej. No i proszę Państwa, czy będziemy mieli do czynienia z obiektami wektorowymi czy rastrowymi, no to oczywiście chodzi nam o to, aby w tym naszym systemie GIS utworzyć N warstw opisujących w jak najlepszy sposób ten nasz model geograficzny, który będziemy używać w różnorodnych analizach. No i mamy tutaj taki rysunek symbolizujący systemy GIS. I widzimy wyraźnie, że mamy zobrazowane bardzo różne warstwy, jakieś parcele, strefy, topografia, wilgotność podłoża, demografię, pokrycie terenu, czyli gleby, zdjęcie lotnicze, jakaś mapa zasadnicza.
I zobaczcie Państwo, że my po prostu kolejne warstwy możemy obrazować albo za pomocą modelu wektorowego, albo za pomocą modelu rastrowego. Mało tego, możemy te same warstwy informacyjne, czasami się zdarza tak, że obrazujemy raz za pomocą modelu wektorowego, a raz za pomocą modelu rastrowego, bo będziemy po prostu w różnych analizach potrzebować różnych danych. Tutaj możemy powiedzieć jeszcze o jednym, że w każdym momencie, w każdym systemie GIS jesteśmy w stanie konwertować warstwy wektorowe do modelu rastrowego i na odwrót, z modelu rastrowego do modelu wektorowego. Przejście z modelu, czy konwersję z modelu wektorowego na rastrowy nazywamy rasteryzacją, a z kolei przejście z modelu rastrowego na model wektorowy wektoryzacją. I bardzo często też tego typu konwersji się dokonuje. Proszę Państwa, ja z jakiego typu, teraz już mówimy niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z obiektami wektorowymi, klas obiektów wektorowych, czy z rastrami, możemy powiedzieć, że w systemach, nowoczesnych systemach GIS tak naprawdę wykorzystuje się najczęściej trzy rodzaje jakby czy możliwości zapisywania danych, tak? I na razie powiedzmy sobie o tych modelach wektorowych. Więc w modelach wektorowych mamy trzy rodzaje. O modelach rastrowych powiemy sobie za chwilę. Więc modele wektorowe możemy zapisywać w geobazach. Za chwilę sobie o tych geobazach coś więcej powiemy. Geobazom też będzie poświęcony kolejny wykład. Mamy klasy obiektów złożonych, inaczej klasy kompleksowe, i albo coverage, i jeszcze mamy pliki ESRI shapefile. I kilka słów na temat każdego z tych formatów. Proszę Państwa, geobazy też, no, na razie tylko skupimy się na tych podstawowych informacjach, o tym już też było. Geobazy są po prostu rodzajem relacyjnych baz danych, czyli informacje o obiektach geograficznych są składowane w tabelach relacyjnych baz danych, tabelach atrybutowych. No i odpowiednie rekordy tych tabel atrybutowych są ze sobą najczęściej połączone za pomocą relacji. Mamy do czynienia z różnymi relacjami, też na razie się nie chcę w to tutaj zagłębiać zbytnio. Możemy jedynie sobie tutaj zaznaczyć taką jedną informację, też już o tym była mowa, że każda taka tabela ma jedną kolumnę, jeden atrybut unikalny w każdej tabeli i on stanowi klucz. Mamy do czynienia z kluczami podstawowymi w tabelach głównych, kluczami obcymi, które łączą się z kluczami podstawowymi do tabel głównych. No tutaj widzimy właśnie takie połączenie. To połączenie tutaj następuje za pomocą atrybutu PIN, zdaje się. Tak jeszcze spojrzę. Faktycznie to jest, on jest tutaj unikalny w tej tabeli, w jednej i w drugiej tabeli, więc kolumna PIN stanowi tutaj atrybut, który łączy obie tabele ze sobą. No i tyle na razie może tu jeszcze mamy jakieś informacje, więc cóż możemy powiedzieć, jakie informacje możemy składować w bazach danych. No więc praktycznie możemy w systemach GIS wszystko składować. No tutaj jest jeszcze jakaś tam specyfika oprogramowania ArcGIS. Możemy powiedzieć tak, że w geobazach, które możemy rozumieć jako takie pojemniki, w których składujemy różne dane geograficzne, możemy przede wszystkim składować klasy obiektów wektorowych, czyli punktowy, o geometrii punktowej, liniowej bądź poligonowej. Możemy też składować tam klasy adnotacji, o adnotacjach już było, lub zestawy danych. O zestawach danych jeszcze za chwilę Państwu powiem. Ponadto możemy oczywiście zapisywać zbiory danych rastrowych, choć akurat
Ja przynajmniej w swoich projektach dane rastrowe wyrzucam poza geobazy, dlatego że te geobazy by bardzo nam tutaj puchły w sensie objętości pojemności dyskowej, więc ja gdzieś tam jakiś sobie katalog, folder zawsze gdzieś zostawiam i w nim składuję w projekcie wszystkie obiekty rastrowe. I jeszcze mamy jeden rodzaj obiektów, które tak typowo pozostawiamy czy składujemy w geobazach. Są to tabele, albo szerzej możemy powiedzieć o nich, tabele nieprzestrzenne, w odróżnieniu od tabel atrybutowych, które mają charakter przestrzenny, bo są powiązane z obiektami przestrzennymi. O tym, jaka jest różnica, skąd się biorą te tabele nieprzestrzenne, o tym jeszcze powiem. Proszę Państwa, tutaj mogę jeszcze powiedzieć jedno, że w specyfice już oprogramowania ESRI mamy nawet taką sytuację, że w tych geobazach możemy składować nawet zespoły czy zbiory narzędzi, tak? Czyli możemy sobie tworzyć swoje toolboxy i takie toolboxy zapisywać do geobaz, więc możemy powiedzieć, że tu sprawa jest bardzo, bardzo elastyczna. Można powiedzieć, że geobazy są w tej chwili chyba najbardziej popularnymi rodzajami składowania danych geograficznych. Proszę Państwa, czym są w takim układzie zestawy danych? Proszę Państwa, zestawy danych to są takie zbiory, które łączą w sobie różne klasy obiektów i warunek, aby taki zbiór utworzyć, jest taki, że te obiekty powinny być jakoś logicznie ze sobą powiązane. No i tutaj zobaczcie Państwo, w kółeczku, w tej elipsie mamy trzy rodzaje obiektów. Mamy rurociągi L od line, czyli obiekty liniowe, rurociągi, studzienki P, czyli point, i zawory, też P, czyli point. Czyli mamy dwie klasy obiektów o geometrii punktowej, jedną klasę obiektów o geometrii liniowej i możemy powiedzieć, że łączy te wszystkie trzy klasy obiektów, łączy temat kanalizacji, tak? Czyli mamy jakiś łącznik, który scala, spaja logicznie te trzy klasy obiektów. Jeśli mamy taki łącznik, to możemy tworzyć takie zbiory nazywane zestawami danych. Zestawy danych powinny mieć te same właściwości, co klasy obiektów, czyli powinny mieć jeden układ współrzędnych, jedną przestrzeń zajmować. Poszczególne klasy oczywiście mogą mieć różny typ geometrii. I co jeszcze możemy powiedzieć? Że to już powiedziałem, że klasy obiektów są właśnie w jakichś relacjach ze sobą powiązane. Jeśli mamy tutaj ten pierwszy przykład od góry, zobaczmy na rysunek, no to mamy właśnie jakiś rurociąg i powiązane z nim, nie wiem, czy studzienki kanalizacyjne, czy zawory. Widać wyraźnie, że te obiekty są ze sobą w jakiejś relacji przecinania. Z kolei dwa obiekty, które widzicie Państwo poniżej, tworzące sieć hydrologiczną, czyli mamy ciek powierzchniowy, który wpada albo wypływa z jakiegoś jeziora, widzimy wyraźnie, że mamy dwa obiekty, które są ze sobą w relacji przylegania. Więc to jest jakby też taka cecha tych obiektów przestrzennych, że jeśli one są logicznie ze sobą powiązane, no to tutaj jakby z automatu tworzą się różnego rodzaju relacje tych obiektów ze sobą. Po co tworzymy zestawy danych? Tworzymy je po to, aby lepiej organizować te dane, czyli tworzyć takie zespoły danych tematycznych. One lepiej nam po prostu organizują naszą pracę, pozwalają po prostu porządkować geobazy. To jest główny cel tworzenia zestawów danych.
Tabele zbiorów danych przechowują informacje o typie, geometrii oraz atrybutach obiektów, czyli to jest bardzo podobnie jak w przypadku klas obiektów. Niektóre atrybuty klas obiektów tworzone są w sposób automatyczny i to jest specyfika oprogramowania ArcGIS i to jest specyfika geobaz, czyli w geobazach, jeśli mamy geobazy i składujemy w nich obiekty liniowe albo poligonowe, no to w obu rodzajach klas obiektów będą się automatycznie będą generowane atrybuty shape length, czyli długość obiektu czy długość kształtu i to jest atrybut, który jest charakterystyczny dla obiektów i liniowych i poligonowych. I dla obiektów poligonowych jeszcze automatycznie będzie tworzony atrybut, który się nazywa shape area, czyli pole powierzchni obiektu, czyli kształtu. Proszę Państwa, to jest duże ułatwienie, bo oczywiście my możemy w każdym systemie GIS policzyć sobie takie atrybuty dość łatwo, ale tutaj nie musimy tego robić, czyli w każdej klasie obiektów liniowej, każdej klasie obiektów poligonowych składowanych w geobazach te atrybuty będą z automatu same się obliczały i możemy je używać na przykład do normalizacji danych. Pamiętacie Państwo jeden z poprzednich wykładów, na którym wspominałem o klasyfikacji danych. I tam mówiliśmy sobie o normalizacji. Takim najprostszym przykładem normalizacji jest dzielenie przez pole powierzchni. No i tyle może na ten temat. Proszę Państwa, czasami zdarza się tak, że jakaś klasa obiektów, jakieś obiekty są opisane zbyt dużą liczbą atrybutów. Możemy przyjąć, że na przykład część atrybutów nie będziemy wykorzystywać w danym projekcie, albo będziemy po prostu używać je rzadko. No i wtedy, aby zadbać o większą elastyczność, większą ergonomię pracy, szybkość pracy z bazami danych, wykonuje się taki prosty zabieg, że te niepotrzebne atrybuty odcina się, czy eksportuje się, usuwa się z głównego zbioru, z głównej tabeli atrybutowej i przenosi do tabel nieprzestrzennych. Czyli my tych tabel nieprzestrzennych najczęściej nie używamy. W momencie, kiedy atrybuty tabeli przestrzennej będą nam potrzebne, za pomocą odpowiednich narzędzi relacji jesteśmy w stanie tą tabelę nieprzestrzenną podłączyć do danej tabeli atrybutowej i wtedy w sposób automatyczny będziemy widzieć jakby dużą, rozszerzoną tabelę zawierającą jakby dwie tabele, tak? Zwykłą tabelę atrybutową i dołączoną do niej tabelę nieprzestrzenną. Więc możemy powiedzieć, że tabele nieprzestrzenne są takim narzędziem służącym do organizacji też porządkowania danych w obrębie geobaz i robi się to po to, aby zwiększyć ergonomię, szybkość pracy i taką przejrzystość pracy z geobazami. Proszę Państwa, jeśli mówimy już o ArcGIS, to jeśli wchodzimy do ArcKatalogu, czy to jest w obrębie samej aplikacji ArcKatalog, czy w obrębie tej części aplikacji, która jest wbudowana w ArcGIS, no to jeśli otworzymy sobie dowolną geobazę, te geobazy mają postać, tak jak tutaj widać, takich walców, taką ikonkę walca mają, no to widzimy różnego typu obiekty przestrzenne tutaj. I widać wyraźnie, że mamy zwykłe klasy obiektów, przy czym te ikonki, jakie tutaj widzimy, sugerują, że są to obiekty poligonowe. Mamy klasę adnotacji,
Mamy też tutaj jakiś przykład w postaci rastra, obrazu rastrowego. Widać piksele tego rastra w ikonce. Mamy jakąś tabelę nieprzestrzenną School Buildings i mamy też Feature Datasets, czyli zestaw danych, który jest złożony z dwóch klas obiektu Parcels i Land Use Polygon, czyli poligony zagospodarowania terenu. Czyli tutaj ten rysunek pokazuje, że nawet nie tylko nazwy są ważne, prawda? Powinniśmy te klasy obiektów w geobazach nazywać bardzo znacząco, nie pisać nazwy poligony 1, 2, 3, prawda? Bo taka nazwa nic Państwu za chwilę nie powie, prawda? Jeśli wracamy na przykład po roku czy po dłuższym okresie czasu do projektu, no to taka nazwa na pewno nic Państwu nie powie. Dajemy znaczące nazwy, a ikony pozwalają Państwu jeszcze dodatkowo łatwo zapanować nad tym, z jakimi danymi mamy do czynienia w której geobazie. Proszę Państwa, bardzo często też w niektórych geobazach niektórzy deweloperzy GIS używają, tak jak wcześniej pokazywałem, po nazwie klasy obiektów znak podkreślenia dają i dodają jeszcze dużą literkę P, czyli point, L, czyli line i albo A, czyli area. Czyli jeszcze dodatkowo w nazwie zaznaczają z jaką geometrią obiektów wektorowych mamy do czynienia w danej klasie obiektów. Proszę Państwa, teraz kilka słów na temat obiektów złożonych, obiektów coverage. Otóż, proszę Państwa, obiekty coverage to jest format danych natywnych, czyli jakby wymyślonych przez firmę ESRI. I został on również wykorzystywany, zaimplementowany w ArcGIS. Możemy się z nim spotkać, czyli jest to jakby kolejny rodzaj obiektów. I teraz możemy powiedzieć tak, że koncepcyjnie coverage mogą być traktowane jako kombinacja różnych formatów danych wektorowych. Tak jak w klasach obiektów, obiekty mają typ geometrii punktowej, liniowej bądź poligonowej. Podobnie jak w klasach coverage, podobnie jak w klasach obiektów, coverage reprezentują jedną warstwę tematyczną, na przykład szkoły, ulice, użytkowanie gruntów, hydrografię, kanalizację, czy jeszcze jakieś inne, w których wszystkie elementy mają te same atrybuty i znajdują się we wspólnej przestrzeni geograficznej. Proszę Państwa, z drugiej strony obiekty coverage są jak zestawy danych, ponieważ łączą różne zbiory, różne klasy obiektów w jedną całość. I na koniec, proszę Państwa, możemy powiedzieć to, co jest chyba najistotniejsze, co wyróżnia obiekty złożone coverage. Otóż w obiektach typu coverage duży nacisk kładzie się na topologię. Topologię, jeszcze o tym nie było, o topologii będziemy jeszcze mówić. Dzisiaj możemy powiedzieć o tym, że te wszystkie obiekty, które znajdują się w klasie obiektów coverage, są ze sobą połączone różnymi relacjami. I te relacje są jakby treścią tego rodzaju klas obiektów. Możemy powiedzieć więc, że w przypadku obiektów coverage mamy do czynienia z kolejnym modelem danych przestrzennych, ponieważ tutaj nie tylko jakby te obiekty liniowe, poligonowe czy punktowe są zaznaczone za pomocą odpowiedniego rodzaju geometrii, ale duży nacisk kładzie się właśnie na te powiązania obiektów, na te relacje przestrzenne jednych obiektów z drugimi. No i tutaj mamy taki przykład, budynek jakiejś szkoły, mamy klatkę schodową i schody do tej klatki. To jest łącznie jakby jeden obiekt
geograficzny złożony z różnych klas obiektów połączonych ze sobą, po pierwsze tematycznie, po drugie logicznie, czyli w jednej przestrzeni geograficznej, ale po trzecie również topologicznie, czyli w różnych relacjach ze sobą. Nie będziemy z nimi mieli zbyt wiele wspólnego, więc możemy na tym jakby temat skończyć. Możemy powiedzieć jedynie tyle, że tak jak tutaj widzimy, obiekty coverage są składowane w folderze o nazwie coverages. I tutaj w tym przykładzie na rysunku, który widzicie Państwo, mamy do czynienia z trzema obiektami coverage. To jest obiekt Land Use, Schools i Streets. I mamy jeszcze jeden folder info. Ten folder info jest zawsze jeden w obrębie folderu coverages i on służy do składowania wszystkich atrybutów poszczególnych klas obiektów, czyli Land Use, Schools i Streets, i dodatkowo tych relacji przestrzennych, które występują pomiędzy tymi obiektami. Proszę Państwa, możemy powiedzieć tak, że w drzewie katalogów nie widać folderu info. Będziemy widzieć tylko te Land Use, Schools i Streets. Jeśli Państwo z kolei wejdziecie na jakikolwiek menadżer plików w systemie operacyjnym, no to wtedy ten folder info się pojawi. I tutaj jest takie moje ostrzeżenie, taka przestroga, że jeśli chcemy dbać o integralność danych GIS, aby te dane nie uległy zepsuciu, żeby cały czas były użyteczne, żeby coś się tam nie skrzaniło, no to wszystkie operacje, które wykonujemy na tych danych GIS, robimy tylko i wyłącznie przy użyciu aplikacji ArcCatalog. Czyli każdorazowo ingerencja w katalogu info, obojętnie jaka, prawda, jakaś zmiana nazwy, jakaś, nie wiem, skasowanie czy jakieś tego typu, są niemal pewne, sprawiają niemal pewność, że utracimy integralność danych, czyli po prostu nie robimy tego nigdy. Dlatego też w ArcCatalogu nawet tego folderu info nie będzie widać, dlatego żeby nas nie kusiło, żeby tam po prostu coś robić. Wszystko, co będzie robione w aplikacji ArcCatalog, będzie się działo automatycznie i będzie miało poprawne skutki, więc nie musimy się tym martwić. Nie zaglądamy, nie modyfikujemy folderu info. I to by było tyle na temat takiego wstępu, właściwie na temat Geobas, a teraz kilka słów na temat formatu Shapefile, S3 Shapefile. S3 Shapefile jest takim chyba najbardziej znanym w świecie GIS formatem wymiany plików. No, bardzo często, jeśli kupujemy na przykład jakieś dane w różnych instytucjach, na przykład, no nie wiem, w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, czy w jakichś innych instytucjach, Państwowym Instytucie Geologicznym, to ja przynajmniej mam taki zwyczaj, że proszę, aby te dane, które te instytucje nam sprzedają, były w formacie shapefile. Cóż to oznacza? No, oznacza to, znaczy zaleta tego jest taka, że po prostu shapefile'a otworzymy wszędzie, w każdym oprogramowaniu GIS. Jest to swoisty standard, który został przejęty od firmy Esri i stanowi w tej chwili taki standard po prostu, jakoś samą dla siebie. Proszę Państwa, pliki shapefile mają podobne właściwości jak klasy obiektów wektorowych w geobazach, czyli są to obiekty, które mają jeden logiczny, ten sam charakter, tak? Czyli jeśli studzienki kanalizacyjne, to studzienki kanalizacyjne, jeśli potoki czy rzeki, to potoki i rzeki i tak dalej, i tak dalej. Czyli są to jednego typu obiekty, mające tą samą geometrię, występujące w jednym wspólnym zakresie przestrzennym, czyli dokładnie te same cechy jak klasy obiektów, ale są to fizycznie po prostu pliki, które można spakować za pomocą, nie wiem, jakiegoś WinZipa, i na przykład przesłać koledze mailem.
Proszę Państwa, w praktyce możemy powiedzieć, że format shapefile to nie tylko plik o rozszerzeniu SHP. Jak widać, jest to sześć plików. W jednych mamy jakieś atrybuty, geobazy, tutaj format DBF widzimy, w innych są jakieś jeszcze inne rzeczy. Jeśli chodzi o ArcCatalog, to ArcCatalog widzi po prostu jeden shapefile, plik shapefile, nie widzi tych pozostałych plików. Natomiast jeśli wejdziemy sobie do dowolnego edytora, nie edytora, tylko menadżera plików, no to znowu mamy do czynienia z sześcioma plikami. Należy je traktować wspólnie. Jeśli po prostu wygenerujemy sobie jakiegoś shapefile'a, to nie tylko jakby pakujemy tym winzipem tylko plik shapefile, tylko te sześć plików, one stanowią jakąś całość formatu S3 shapefile. Proszę Państwa, i na koniec tej prezentacji chciałbym kilka powiedzieć rzeczy na temat rastrów, tak? Jeśli chodzi o oprogramowanie S3, to mamy do czynienia jakby z dwoma formatami danych rastrowych. Są to tak zwane gridy z angielskiego. Przyjęło się też mówić w Polsce gridy, chociaż no, powinno się chyba mówić siatki, ale jakoś jest niezręcznie. I jest to znowu jakiś format natywny firmy S3, wymyślony przez firmę S3. I drugi to jest format imagery. I teraz kilka słów na temat jednego i drugiego formatu. Proszę Państwa, S3 gridy są formatem danych rastrowych, używanych albo do składowania danych dyskretnych, tak jak już dzisiaj powiedziałem, albo do składowania zmiennych ciągłych. Mamy tutaj dwie mapy, które pokazują po lewej stronie mapę tematyczną, jakąś zagospodarowanie terenu, i z prawej strony numeryczny model terenu, czyli zmienną zregionalizowaną ciągłą. Czyli S3 gridy możemy używać zarówno w jednym, jak i drugim celu. Powiedzmy, przypomnijmy jeszcze, że w każdym gridzie mamy do czynienia z siatką rastra. Piksele mają określoną wielkość i za pomocą wartości tych pikseli kodujemy informacje dla określonego fragmentu przestrzeni, które opisuje dany piksel. Mówimy tutaj albo o pikselach, albo o komórkach podstawowych rastra. Proszę Państwa, w zależności od rodzaju przechowywanych wartości komórek mówimy albo o rastrach całkowitych, albo o rastrach zmienno-przecinkowych. Możemy tak mówić. Czyli mamy dwa rodzaje gridów. Wartości całkowite, no to widzimy tutaj zakres i wartości też zmienno-przecinkowe widzimy zakres. I teraz, proszę Państwa, właściwość jest taka, że jeśli mamy grid, którego wartości są danymi całkowitymi, czyli takie, które kodują zmienne, zregionalizowane, skokowe, takie siatki, takie gridy posiadają również tabelę atrybutową i możemy opisać dodatkowo jakimiś atrybutami poszczególne piksele. Z kolei, jeśli mamy do czynienia ze zmiennymi, zregionalizowanymi, ciągłymi i rastrami zmienno-przecinkowymi, no to tutaj już nie ma tabel atrybutowych, po prostu każdy piksel za pomocą liczby zmienno-przecinkowej opisuje konkretną wartość, kolejną wartość jakiegoś wycinka przestrzeni, na przykład wysokości nad poziomem morza. Co o gridach możemy jeszcze powiedzieć? Proszę Państwa, tu jest bardzo podobnie jak w przypadku klas obiektów złożonych coverage, czyli też to jest jakiś folder, w którym gromadzimy sobie te dane gridy. Tak jak mówiłem, ja raczej tego nie robię w geobazach, chociaż można to robić w geobazach, tylko gdzieś osobno sobie jakiś folder zostawiam na te gridy.
I co możemy powiedzieć, że tak samo jak w tamtym przypadku, tak samo tutaj te informacje często są zachowywane, znaczy zawsze są zachowywane w folderze info. No i znowu jest taka uwaga dla Państwa, jeśli chcemy uniknąć uszkodzenia tych gridów, utraty integralności tych danych GIS, to tutaj wszelkie operacje na tych danych grid musimy wykonywać przy pomocy aplikacji ArcCatalog, a nie przy pomocy menadżera plików. Nie zaglądamy, nie modyfikujemy ręcznie, zostawiamy po prostu tak, jak jest. I proszę Państwa, na koniec drugi format, alternatywny format, czyli obrazy, imagery. No i tutaj możemy powiedzieć, że to jest bardzo pojemna część, pojemny format. Zapisujemy, znaczy pod nazwą imagery możemy tutaj rozumieć zarówno ortofotomapy, zdjęcia lotnicze, zdjęcia satelitarne, skany map, zdjęcia obiektów geograficznych, no takie fotografie, po prostu idę po ulicy i robię zdjęcia, tak? I takie zdjęcie mogę zapisać jako wartość atrybutu w tabeli atrybutowej. Te zdjęcia mogą być albo w paśmie widzialnym, albo w innych rodzajach promieniowania elektromagnetycznego, takim jak no nie wiem, podczerwień, albo ultrafione, fiolet, albo jeszcze inne długości fal. To jest typowe dla zdjęć satelitarnych, wielospektralność. Tam mamy rozwarstwienie, każde zdjęcie, każda scena jest zapisywana w różnych pasmach, mamy ich najczęściej po kilka albo nawet kilkanaście, w zależności od satelity. Więc to wszystko będziemy nazywać imagery. No właśnie, i tutaj tak, możemy powiedzieć, że zdjęcia mogą być również po prostu wartościami atrybutu, czyli po prostu mogę sobie w tabeli atrybutowej kliknąć i zobaczyć, jak ten dany obiekt geograficzny wygląda. No i proszę Państwa, na koniec możemy powiedzieć, że oczywiście zdjęcia lotnicze i zdjęcia satelitarne, czy a w szczególności na przykład skany map, jeśli zeskanujemy jakąś mapę i chcemy dołączyć do systemu GIS, no to one są tylko obrazkami, tak? One nie mają zakodowanego układu geograficznego, odwzorowania kartograficznego. Więc każdorazowo, jeśli dostajemy jakiś skan i chcemy dołączyć do projektu, chociażby po to, żeby tworzyć nowe, swoje klasy obiektów. Będziemy robić takie ćwiczenia w następnym semestrze, że będziemy tworzyć klasy obiektów szlaków turystycznych w jakiejś przestrzeni geograficznej. No to jesteśmy zmuszeni nadać te współrzędne takiemu obrazowi sami. I przypisanie tego układu współrzędnych do zwykłego obrazu graficznego, do grafiki, nazywamy nadawaniem georeferencji, znaczy my nadajemy po prostu georeferencję, nadajemy układ współrzędnych tym obiektom, tym obrazom, tym skanom map na przykład. Sam proces przypisywania georeferencji, to jest jakaś pewna procedura, nazywamy rektyfikacją, czyli będziemy dokonywać rektyfikacji. Warto, aby takie słowa zapamiętać. Proszę Państwa, i na koniec ArcGIS obsługuje bardzo wiele różnych formatów danych rastrowych. No tutaj widzimy wyraźnie, że są znane przez nas formaty TIFF albo format JPEG. I to jest, proszę Państwa, wszystko, co chciałem powiedzieć na temat modeli danych geograficznych i również na temat różnych rodzajów składowania danych geograficznych, czyli jeszcze raz wymieńmy, są to geobazy, są to klasy obiektów w geobazach, jest to format S3, shapefile, są to różnego rodzaju obrazy rastrowe. W tym momencie ja skończę ten wykład. Proszę Państwa, zapraszam Państwa do zrobienia ćwiczenia. Ćwiczenie będzie dwudzielne, czyli będziemy je w dwóch etapach jakby robić.
Przez pierwsze pół godziny ćwiczenie będzie polegało na przyjrzeniu się zestawom danych, które pozyskaliście Państwo z różnych instytucji administracji publicznej. Musimy się wczuć w jakiegoś projektanta systemu antypowodziowego i będziecie Państwo dokonywać oceny, przeglądania i oceny, czy do tego celu, do ochrony powodziowej, określone typy danych w określonych formatach będą nam przydatne, czy nie. Czyli robimy po prostu taki ranking, czy dane będą nam do czegoś potrzebne, przydadzą się, czy też nie. I na tym będzie polegało pierwsze ćwiczenie. Przewiduję, że to jest około pół godziny. Po pół godzinie spotkamy się ponownie i odbędzie się drugi krótszy już wykład. Wobec tego, proszę Państwa, ja wyłączam tutaj ten stream i powiedzmy, że umówimy się, jest 18:20, czyli powiedzmy o 18:50 włączymy kolejny stream i będzie można posłuchać jeszcze czegoś o geobazach, czegoś więcej o geobazach. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia za pół godziny.